obudź się, Polsko, a zaraz ryba będzie się wypowiadała. Nie bójcie się. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzisiaj pani premier w polskim parlamencie przedstawiała informację na temat stanowiska rządu polskiego do stanowiska komunikatu Komisji Europejskiej o sytuacji w Polsce i przypominała takie słowa opozycji jak suwerenność, jak polski interes, w ogóle jak Polska, ponieważ opozycja bardzo często używa sformułowania ten kraj. No i mówi, że to nie Polska ma problem dzisiaj z autorytetem, z sama z sobą, ale Komisja Europejska. Jak pan odniesie się do tych słów i tej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia na sali sejmowej? Opozycja krzyczy opublikuj, a Zjednoczona Prawica targowica. No pewne kwestie wybrzmiały, one w końcu wybrzmieć musiały z mównicy sejmowej. Mówię o tych kwestiach związanych z suwerennością, jednak krytyki Komisji Europejskiej, a więc powiedzenie wprost to, co wszyscy gdzieś tam mówimy w kuluarach lub w pewnej tylko publicystyce, że ta Unia Europejska ewoluuje, zmierza nie w kierunku podmiotowienia państw narodowych i tej, nazwijmy to umownie, demokracji w aspekcie międzynarodowym, ale centralizacji, biurokratyzacji i dominacji większych nad słabszymi. To bardzo wyraźnie widać, jak Komisja Europejska reaguje na sprawy polskie, jak nie trafi się wolnością słowa na przykład w Niemczech, jak zupełnie w sposób lekceważący podchodzi do takich kwestii jak zamachy terrorystyczne i zagrożenie związane z napływem fundamentalistycznego islamu i tak dalej. Więc tutaj w perspektywie polskiej pamiętajmy, że mamy chyba największe w Europie tradycje walki o niepodległość. Ta suwerenność dla nas była, czy niezawisłość była po prostu odciąć w głowie kluczową sprawą w czasach szlacheckich i w czasach niewoli i w ogóle w II Rzeczpospolitej. W związku z tym, jeśli jest taki napór, jeśli jest taki nacisk, nieuprawniony na pewno, ani od strony prawnej, ani od strony moralnej, to musiało to wybrzmieć, prawda? Tak jak niestety coraz głośniej brzmi ten historyczny głos i oskarżenie nieuzasadnione pod adresem Polski, tak musi wybrzmieć publicznie obrona. I to jest też edukacyjne, moje przekonanie dla wielu Polaków, ponieważ no, ta dyplomacja czy naddyplomacja jednak powodowała, że wielu nie widziało tego w tak jak sprawy i jednak ostrych kolorach, jeśli biorąc pod uwagę to, co się w Europie dzieje. Można by było oczywiście przemilczeć, można by oczywiście robić złą minę, dobrą minę do złej gry. Ale pamiętajmy o tym, że eskalacja jest tak duża tych działań, że w końcu i wybrzmieć musiało takie ostrzejsze stanowisko. Panie profesorze, są także informacje o tym, że Komisja Europejska w zasadzie już ma przygotowaną opinię. Komisja Europejska przedstawiła ultimatum, macie uporać się do poniedziałku z tym, co jest w Polsce zdaniem Komisji Europejskiej problemem.
Czy takie informacje o tym, że to ultimatum jest, po pierwsze, po drugie, że ta opinia już jest tak naprawdę przygotowana, więc o negocjacjach, dialogu, o rozmowach tak naprawdę no, rozmowy nie ma. Czy to jest coś, co przyłoży polskiemu rządowi nóż na gardle, czy też polski rząd w kontekście tego, co ma się wydarzyć w Wielkiej Brytanii, no choćby ewentualnej możliwości Brexitu, niepewności Unii Europejskiej, da pstryczka w nos Komisji Europejskiej i powie, Polska to jest suwerenny kraj. Jesteśmy w Unii Europejskiej, ale jesteśmy krajem suwerennym. Myślę, że my na tym oczywiście straci w pewnym sensie Polska. Pamiętajmy, że są te ratingi różnego typu i to się odbija echem. Ale straci też Europa, straci o wiele bardziej Unia Europejska, ponieważ ta metodologia działań, ona coraz bardziej oburza szczególnie kraje mniejsze, kraje środkowoeuropejskie. To traktowanie słabszych, mniejszych na zasadzie prawda, takiej fatalistycznej jest niedopuszczalne. Ono będzie generować konflikty, poczucie krzywdy i w perspektywie może doprowadzić do rozpadu całej tej wspólnoty. Ale nie wiem, o co chodzi, bo proszę Państwa, przecież działania te, a wcale nie zachęcają Brytyjczyków do głosowania za pozostaniem w Unii, działania takie wcale nie będą powodować jakiejś przyjaźni międzynarodowej, tylko konflikt. Wydaje się, że to zaostrzenie retoryki, które idzie ze strony Komisji, ono jest też związane z tym, co my obserwowaliśmy zupełnie niedawno, czyli audytem rządów Platformy PSL-y. Co ciekawe, Komisja słysząc, że podsłuchiwano kilkudziesięciu dziennikarzy i że są na to dowody, jakoś nie zabiera głosu o łamaniu wówczas demokracji, o potrzebie rozliczenia, o potrzebie oczyszczenia tej sfery. Zupełnie to nie pada. Natomiast, bo nie o to chodzi. Tu nie chodzi o żadną wolność słowa, o żadną demokrację, o żadną praworządność. Tu chodzi o suwerenność. Właśnie to, co powiedziała pani premier. Chodzi o to, żeby Polska, czy budując nową politykę, czy nowe też elity, no, nie śmiała wybijać się w wielu tych przestrzeniach życia na suwerenność, bo to jest niemile widziane w centralizowanej Unii. No niestety tak to wygląda. Bo gdyby rzeczywiście chodziło o praworządność, jeszcze raz mówię, to reakcja Komisji powinna być, prawda, w lecie 15 roku, kiedy Sejm podjął niekonstytucyjną ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Tej reakcji ani w tym zakresie nie było, ani w żadnym innym. W związku z czym tak to wygląda. Natomiast ja mówiłem też wielokrotnie i z anteny również Radia Maryja, że jeśli weźmiemy pod uwagę zmagania o suwerenność, oczywiście ją się mierzy tym, co zwiemy możliwością decydowania o samych sobie. Jeśli o to się zmagamy, to nikt nie powiedział, że to nie będzie nas kosztować. Jest pewien test dla naszego narodu, dla naszego społeczeństwa, czy ono ulegnie pokusie takiej, prawda, że tu sytuacje będą niezagrożone, że prawda, ratingi się podniosą i tak dalej. I nikt na nas nie będzie krzyczał na zewnątrz. Nic nas to nie będzie przynajmniej tak na dzisiaj bolało. Czy też naród zrozumie, że suwerenność daje tak naprawdę możliwości realnego rozwoju w dłuższej perspektywie czasu, a jej utrata jest utratą tych zdolności rozwojowych dla całego narodu. To się wszystko jak gdyby rozstrzyga na różnych piętrach, również rozstrzyga się, byśmy powiedzieli, w świadomości społecznej, w świadomości naszego narodu. Więc to zmaganie jest wielopiętrowe. Mam wrażenie, szczególnie w młodym pokoleniu, że mamy już do czynienia z takim pokoleniem, przynajmniej w elicie tego środowiska, dumnym, a nie takim, które korzy, znaczy głowę schyla pod byle tam krzykiem komisarzy, czy premierów innych państw, czy byłych prezydentów, na przykład Stanów Zjednoczonych.
Panie profesorze, jak to jest właśnie, że Niemcy i Angela Merkel łamią umowę dublińską, łamią układ z Schengen, który dotyczy granic Unii Europejskiej, wywołują kryzys migracyjny, później próbują wraz z Komisją Europejską zmusić między innymi Polskę do tego, żeby przyjmowała tak zwane kwoty imigrantów, a jak nie przyjmie, to żeby Polak, polski obywatel przecież z podatków płacił 1 000 000 zł na jednego imigranta, którego do Polski nie przyjmie. I Komisja Europejska wydaje się nie tylko nie mówić nic przeciwko temu, ale także zachęca i jest jedną ze stron, która Polsce choćby pragnie narzucić te kwoty imigranckie. Dlaczego tu jest takie stanowisko, a z drugiej strony takie państwa jak Polska, jak Węgry, jak Czechy, jak Słowacja, jak ci, którzy występują w obronie swojej suwerenności, są rugowane przez Komisję Europejską, ale co gorsze, także przez tak zwaną polską opozycję? Do opozycji wrócę, natomiast jeśli mówimy o samej komisji, ja wielokrotnie mówiłem o mitologii, która panowała, a mitologia ta jest związana z opisem, że Komisja Europejska ma ponadnarodowe spojrzenie i nie jest uwikłana w żaden kontekst interesów silnych czy słabych. Otóż jest opłacana, jeśli bierzemy pod uwagę siłę pewnych składek, które są wpłacane, przez podmioty wielkie i tutaj Niemcy odgrywają pierwszorzędną rolę i w którym stopniu Komisja jest ich reprezentantem. To, co nie wypada mówić Berlinowi, to mówi Komisja. I to jest rzecz tak namacalna, jeśli ktoś jest bardziej wnikliwym obserwatorem, to płaci tym urzędnikom, ten od nich wymaga. I taka jest reguła. Myśmy do tej suwerenności, cały układ polegał przez lata na tym, zresztą nie dotyczyło to tylko Polski, że oni płacili, owszem, takie czołowe dotacje nieraz przydane rzeczy, czasem wydawane, czasem na sensowniejsze, a ceną, którą sprzedawaliśmy, były segmenty naszej suwerenności. Te różne traktaty, które szły po kolei, one starały się ten tort suwerenności nam odbierać i to przejmowało centrala w Brukseli, czyli Niemcy za pośrednictwem tej centrali, jeśli bierzemy nasz region Europy. A myśmy dzięki temu to i owo na jakiś tam pieniądz pozyskiwali. Tylko państwo, suwerenność jest tak cennym dobrem, że jego sprzedawać nie można. Jeśli się to sprzedaje, to później odzyskiwanie jego kosztuje niewyobrażalną cenę. Natomiast jeśli mówimy o naszych tutaj elitach, jest coś, co padło też z trybuny sejmowej, pani premier mówiła o takiej suwerenności, która musi być pierwotnie w sercu. Najpierw trzeba chcieć być niepodległym, chcieć być suwerennym, wyobrażać sobie, że to jest możliwe, mieć pomysły na to, jak tą niepodległość, suwerenność zagospodarować, a wtórnie to zrealizować. Natomiast jeśli w sercu już jest taka mentalność, można ją nazwać mianem mentalności targowicy, że tylko obca potęga jest w stanie nam ustrój gwarantować, jest w stanie nam gwarantować prawa obywatelskie, w ogóle rozwój gospodarczy i cokolwiek, no to ta mentalność oczywiście musi doprowadzić do sytuacji, ta mentalność musi doprowadzić do sytuacji zgubnej. No, mieliśmy w historii aż nadto tego przykładów. Ci, którzy tak widzieli ratunek dla Polski w cudzysłowie po konstytucji 3 maja, dzisiaj w annałach historii są opisywani w kategoriach właśnie najgorszych. To jest ta targowica, więc pytanie jest, czy ten rozsądek się ujawni, bo jeśli nie, to ja wielokrotnie to powtarzałem, ale wyobraźcie sobie państwo, że nagle by się w Polsce rząd zmienił, że ta współczesna opozycja tak mocno szermująca hasłami Europa i to wszystko podobne, że ona przyjadłaby na tej fali nacisku Komisji Europejskiej władzę, to kim oni będą w relacji do Brukseli? Kim oni będą w relacji do Niemiec? Jaki będzie los Polski? To on, jeśli to zagranica ustanowi nam władzę poprzez te różne naciski, to ta władza nie będzie miała żadnej podmiotowości, jeśli bierzemy pod uwagę nasz los i nasze interesy. To na co chcą wskazać
Polskę. Jak można wykorzystywać tę dźwignię, ten mechanizm do rozstrzygania? Czy ktoś sobie jest w stanie wyobrazić? Są różne konflikty, również o Trybunał się pojawił konflikt w Niemczech, w Stanach, w Wielkiej Brytanii, różne są spory bardzo ostre polityczne, we Francji i tak dalej. Czy ktoś sobie wyobraża, że tamtejsza opozycja leci do Komisji Europejskiej na skargę i że Komisja Europejska rozstrzyga wewnętrzne sprawy w tych krajach? Czy ktoś w ogóle, nie wiem, czy tak jest, ale czy w wyobraźni tak może być? No więc, a tutaj ta wyobraźnia, wyobraźnia, którą można nazwać wyobraźnią targowicy, niestety u nas jest i to gdzieś jest od czasu zaborów, a później umocnione w czasach PRL. Także widzicie Państwo, straszne rzeczy się dzieją. W naszej elicie, w naszych również sercach, duszach, w całej Polsce. Tak, w całej Polsce. Jesteśmy w Polsce. Nie ma co żartować i udawać, że gdzieś indziej jesteśmy. Tak na przyszłe pokolenia, że tu nie ma stanów pośrednich, wiecie, albo po tej stronie. Panie profesorze, a jakie wyjścia są ewentualnie możliwe z tej sytuacji, ponieważ opozycja będzie próbowała rozpuścić Polskę, będzie próbowała obalić rząd pani premier Beaty Szydło. Temu może sprzyjać oczywiście lewacka Komisja Europejska. Proszę powiedzieć, jakie są możliwe scenariusze? Pomodlić się czasem trzeba, no Boże, no jeżeli jest okazja do kościoła pójść, no to niech i Żydówka idzie, Boże, co się stanie, czy jej korona z głowy spadnie, jak ona się pomodli, niech się pomodli, ksiądz się modli, lud się modli, niech się pomodli. Działania prokuratury i tak dalej, dlatego wydaje mi się, że no tu nie ma czegoś takiego póki co jak kompromis, tylko jednak ostateczne zmaganie. No i to mówiąc, no, albo tę suwerenność w tym porządku politycznym, gospodarczym, kulturowym obronimy, no albo nie. Bywało w historii różnie. Nie jestem prorokiem, żeby móc to rozstrzygnąć. Oczywiście sama komisja ma gigantyczne problemy, czy sama Unia, Niemcy również, więc to wszystko się zmaga w takim niewielkim chaosie. Natomiast no, nie spodziewam się szybkiego jakiegoś doprowadzenia do kompromisu i do jakiegoś ładu. Tutaj raczej wszystko zmierza do zaostrzenia. Daj Boże, żeby tylko to nie przeniosło się na ulicę, nie mówię w sensie jakichś pokojowych demonstracji, tylko czegoś gorszego też. Dziękuję bardzo. Wydarzenia komentował pan profesor Mieczysław Ryba. Bóg zapłać za rozmowę. Dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. W Sejmie głos zabierali także posłowie opozycji, w tym szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który powiedział do premier rządu, że Polska się za nią wstydzi i że tym, co powiedziała w piątek w Sejmie, sprofanowała konstytucję. Wówczas pan premier zmienił cały rząd, a następnie Zjednoczona Prawica opuściła salę języka Sejmu. Po powrocie użyje, jak oni mówią, matematyka, Beata polityka, Szydło, fizyka, jak nawet po polsku, na słowa albo byliśmy, albo posłów opozycji, które bardzo często były argumentami pozamerytorycznymi, bardziej argumentami ad personam. Proszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów, panią Beatę Szydło. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Szanowni Państwo, nie będę odnosić się do tych żałosnych wycieczek ad personam do mojej osoby, ponieważ uznaję, że jest to poniżej mojej godności, panie przewodniczący. Ale też nie ma żadnego znaczenia dla mnie przynajmniej, bo tak rozumiem swoją służbę i możecie państwo mnie personalnie obrażać. Ale jeżeli obrażacie polski rząd, polski naród, Polskę, nigdy do tego nie podopuśćcie.
szanowni państwo. Czas wreszcie położyć karty na stół i pokazać, o co w tym wszystkim chodzi. 25 października 2015 roku Polacy w wolnych, demokratycznych wyborach dokonali wyboru. Ten wybór oznaczał zmianę rządów, ale też polityki i filozofii podejścia do spraw Polski, podejścia do tego, co jest ważne dla polskich obywateli. Zmienił się rząd. Obywatele dokonali zmiany. Odrzucili politykę zachowawczą, klientystyczną, poddańczą. Politykę opartą na tolerowaniu układów, układzików, korupcji. Na tolerowaniu i przyzwalaniu na to, żeby określone grupy przywilejów zachowały te przywileje, żeby ci, którzy mieli się bogacić, bogacili się, a reszta pozostawała sama sobie. Tak. Polacy wybrali o przyzwalaniu u nas jest, proszę państwa, w kanałach o przyzwalaniu, o partaczach żydowskich. No to, co internetowi się może bardzo nie podobać, ale trudno. U nas jest filmów tak dużo, że starczy. Wymyśliliście. O partaczach, o przyzwalaniu na korupcję, o przyzwalaniu na oszustwa, no, o przyzwalaniu na to, co nie robią, bo przecież tu okradną, a tam umieszczają miliardy złotych w rajach podatkowych. Także... Nie zgodziliśmy się. Nie zgodziliśmy się jako Prawo i Sprawiedliwość na ten zamach na Trybunał Konstytucyjny, który uczyniliście pod koniec waszej kadencji. Sprzeciwiliśmy się temu, ponieważ Trybunał Konstytucyjny ma stać na straży Konstytucji, ma chronić Konstytucji i ma chronić interesy Polski i Polaków, a nie waszych politycznych przywilejów. Ale widzisz, jak świnie do tego się dorwały, do koryta. Jakie to są ręce wyciągnięte do zgody? Co zaproponowaliście? Każda propozycja z naszej strony jest odrzucana. Chodzi wam o rozwiązanie problemu? Czy rozwiążecie problem w Brukseli? Faktem są wasze uśmiechnięte twarze po każdej decyzji Brukseli, która ma uderzyć w polski rząd. A to oznacza w suwerenność Polski. Mówicie o zgodzie? Ma rację. To siądźmy do stołu. Ile było takich propozycji? Te spotkania, które się odbywały, na które przychodziliście tylko po to, żeby wysłuchać, wyjść, a potem na ulicach podburzać ludzi. Taka jest zgoda? Judasze, Judasze. Czym czujecie się obrażeni? Ja mówiłam, że w Warszawie jest napęczki, Judaszy, no wszystkiego. W Warszawie jest napęczki wszystkiego, napęczki. I ta, no Żydzi wymyślili internet i to się tam nie podoba, no wiecie państwo. Filmów mamy dosyć, filmów mamy w brud. My się tam niczego nie boimy. Wyborców od polskiego narodu mandat do reprezentowania jego interesów. Jezusa zabili. 2000 lat temu Jezusa zamordowali tak okrutnie, tak cynicznie, a jeszcze wcześniej wydrwili, wyśmiali, także co tutaj można w Rechodupkach Warszawa jeszcze powiedzieć, że tych Jezusów to napęczki, tych Judaszy to napęczki. Że mówię o konstytucji, że mówię o suwerenności, że mówię o narodzie, że mówię o polskim państwie. Wy posuwaliście się do tego, że w sposób... Wy państwa, proszę, posuwaliście się ciszę. Do tego, że w sposób obraźliwy traktowaliście nawet zmarłych, że nie potrafiliście powstrzymać waszej krytyki i obrażania tych, którzy zginęli. Jaka jest granica pogardy? Do czego jeszcze państwo jesteście w stanie się posunąć?
żeby bronić własnych interesów politycznych, żeby bronić tego systemu, który stworzyliście przez 8 lat. I o to idzie ta gra. Ta gra idzie o to, że przez 8 lat zbudowaliście w Polsce patologiczny system władzy, który promował tych, którzy byli z wami, którzy byli wam spolegliwi, a wy byliście spolegliwi wobec tych, którzy dyktowali wam warunki z Brukseli. I dzisiaj nie możecie się z tym pogodzić. Przepraszam panią premier, zwracam uwagę pani poseł Kochan, proszę nie pokrzykiwać, bo uniemożliwia pan pani prowadzenie. Tak, tak, trzeba po nazwisku, trzeba po nazwisku, bo ona myśli, że ona incognito tam będzie sobie wrzeszczała i że nikt się nie dowie, kto to, bo że się liczy, wiesz, głos rechodupstwa, pokrzykiwania. Im więcej, że żółtym więcej krzyczą, no to przecież wiadomo. I to incognito, ona myślała, że to wiesz, jak incognito, to nikt się nie dowie, kto. A to Kochan, Kochan, tak. Galeria Kochana przez Samocha jest na Wiejskiej 18, zapraszamy. To jest blisko, ale to nie ma z tym nic wspólnego. Szanowni Państwo, nieodpowiedzialnością jest mówienie tutaj na tej sali i podżeganie i straszenie do wojny domowej. Ci, którzy to mówią, są nieodpowiedzialnymi politykami. Polacy chcą się czuć bezpiecznie w swoim domu w Polsce. I są bezpieczni, bo ich nad ich bezpieczeństwem czuwa polski rząd, który rozumie, co to znaczy suwerenność. A słowa o wojnie domowej są wielką nieodpowiedzialnością i wszyscy ci politycy, którzy dzisiaj tak łatwo żonglują takimi frazami, które być może przewiją się do tabloidów, powinni się zastanowić, co czynią. Polacy chcą spokoju i dialogu. Polacy chcą dzisiaj rozmowy. Polacy chcą wiedzieć, że ci, którym zaufali, i na tym polega demokracja. Demokracja to znaczy wolne wybory. Polacy w wolnych wyborach dokonali wyboru rządu, dokonali wyboru ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości, któremu powierzyli odpowiedzialność za Polskę. I dzisiaj wy, opozycja, nie możecie się z tym pogodzić. Mówienie dzisiaj o tym, że Polska ma wyjść z Unii Europejskiej, jest taką samą nieodpowiedzialnością, jak mówienie o wojnie domowej. I przestrzegam wszystkich polityków, którzy używają takich sformułowań. Polska jest, była i będzie w Unii Europejskiej. I nikt nam nie odbierze tego, że jesteśmy Europejczykami, nawet opozycja w Polsce. Ale być w Unii Europejskiej, bycie w Unii Europejskiej ma sens wtedy, kiedy jest się państwem, które jest szanowane nie przez to, że zgadza się na dyktat innych, tylko na to, że jest partnerem. I my dzisiaj o takie partnerskie traktowanie upominamy się dla Polski. I powtórzę jeszcze raz, to nie Polska ma problem z Komisją Europejską, ale Komisja Europejska sama z sobą. Przecieki, prowadzenie jakichś gierek politycznych, komu na tym zależy? Tym, którzy chcą doprowadzić do tego, żeby Unia Europejska zmieniła swój kształt? I dzisiaj naszym obowiązkiem, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jest budowanie silnej wspólnoty europejskiej, w oparciu, jeszcze raz powtórzę, na szacunku dla wszystkich jej członków. Jeżeli Państwo uważacie, że polski interes polega na tym, że będzie telefon z Brukseli, a tam będzie dyktowane, co należy zapisać w polskim prawie, to
to są pewne granice kompromisu. A dla mnie tą granicą jest suwerenność Polski. I nigdy tego nie będę robić. Upominacie się Państwo o konstytucję, o Trybunał, o orzeczenie. W 197 artykule Konstytucji wyraźnie napisano, że organizację i tryb postępowania Trybunału określa ustawa. Będzie orzeczenie, będzie druk. Nie ma orzeczenia, nie ma druku. Możecie Państwo krzyczeć i straszyć mnie Trybunałem Stanu. Proszę mi wierzyć, nie robi to na mnie wrażenia. Nie zmusicie mnie do tego, żebym łamała konstytucję. Tylko i wyłącznie dlatego, że chcecie za wszelką cenę doprowadzić do obalenia rządu w Polsce i do zmiany władzy w Polsce, bo to jest wasz cel. Polska jest państwem, w którym jest szanowane prawo, w którym są szanowane prawa obywateli, państwem suwerennym, w którym jest szanowana godność każdego obywatela. I ci, którzy dzisiaj tak ma być, a nie kurwa na lichwę, na procenty, kurwa rośnie, Janek Witek umarł na zawał serca, bo już nie mógł sobie dać rady. Mówi, żeby kurwa Żyd tylko mi nie zabrał mieszkania. Ja mówię, nie martw się. Była to wypowiedź premiera Polskiego dzisiaj w Sejmie po zarzutach opozycji. Jest 8 minut po godzinie 14. Za chwilę w naszym programie wiadomości. Później modlitwa popołudniowa o godzinie 14.30 radiowa lektura.